Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A jak jest w Kościele? Dziś odkryjemy kolejne wspaniałe cechy kobiecości. Jest nimi relacyjność, jest nimi zdolność budowania więzi i pragnienie budowania jedności. Mamy coś takiego w sobie, że chcemy gromadzić ludzi wokół siebie, że dobrze się czujemy wtedy, kiedy panuje zgoda, pokój, wzajemne zrozumienie, kiedy możemy tworzyć coś razem dla innych. Podobnie było w życiu Maryi. Najpierw jednoczyła w swoim domu miłość Józefa i Jezusa, ale na pewno też w Nazarecie była taką obecnością, która godziła zwaśnione spory, która dawała nadzieję, która prowadziła ku jedności. Dzisiaj Maryja tworzy tą jedność w Kościele tak, jak tworzyła ją kiedyś w Wieczerniku. To nie było łatwe. Apostołowie wątpili, apostołowie wspominali własną zdradę i opuszczenie Mistrza. Apostołowie nie byli pewni ich jutra. Ona potrafiła ich zgromadzić i pokazać cel, który ich zjednoczył. A dzisiaj jak jest z nami? My możemy prowokować kłótnie, rodzić konflikty, prowadzić do sprzeczek, obmawiać, krytykować, niszczyć jedność. Kobieta, kiedy da się pociągnąć swojej zawiści, jest bardzo destrukcyjna. A z drugiej strony możemy szukać jedności, możemy przygotowywać drogi przebaczenia i pojednania. Możemy szukać tego, co buduje i łączy. Niesamowicie ważna jest nasza obecność w Kościele. Nie tylko tym hierarchicznym, ale właśnie tym wspólnotowym. Zaczynając od rodzin, potem od naszych wspólnot parafialnych. Wszędzie tam, gdzie kobieta może wnieść obecność, która rodzi komunię, która daje nadzieję, która tworzy radość wspólnoty. Bądźmy tymi, które stawiają w życiu na jedność.